Rozmawialiśmy tak 2 miesiące temu, mówiliśmy, że o medal na tych Mistrzostwach Europy będzie bardzo trudno, bo był plan na ten ścisły finał. Nie przebrnął pan kwalifikacji. Co się wydarzyło? No, jak już mówiłem wcześniej, po pierwszych dwóch rzutach próbnych, które były naprawdę super, gdzieś nagle zeszło napięcie, stres. Nie miałem takiej woli walki. I mówię, wow, no przecież to jest 65 metrów rzucone luźno, nie będzie problemu rzucić 64. Okazało się, że to jest bardzo ciężkie. No cóż, no, sport jest brutalny. No i cóż, no, trzeba przeprosić kibiców i za rok pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy. Czyli na rozgrzewce było bardzo dobrze, a później to gdzieś zginęło? Nie, no po prostu zeszło jakieś takie napięcie, ten luz, te czucie dysku, tylko po prostu chciałem rzucić głową, ręką, a nie nogami, tak? I ten dysk gdzieś tam był bardzo z tyłu, nie wiem, po prostu no, stres i tyle. Stres. Jest pan no, doświadczonym zawodnikiem, tego nie da się ukryć i może tak się zdarzyć, że ten stres właśnie przychodzi nieoczekiwanie w takim momencie. No tak, no bo na co tu rzucić na złe przygotowanie? Powiedzmy, nie byłem przygotowany tak jak do Igrzysk Olimpijskich w Rio oczywiście, tak? Ale jeżeli na treningach rzucam powyżej 66 metrów, tutaj w próbnych powyżej 65, no to a później nie mogę rzucić 60, no to tylko jedyna rzecz, no stres. Jest duże rozczarowanie? Na pewno, bo wiem, że byłem przygotowany w stanie powalczyć tutaj o wysokie miejsce. Nie udało się, no i trudno. Co teraz? No, 2 dni wolnego. Pana faworyci, komu będzie pan teraz kibicował? 2 dni wolnego? No, wylot jednak był chyba przewidziany po finale. Tak, no, zastanawiam się nad tym, czy nie wrócić wcześniej i nie dawać jako kapitan, nie dawać aż tak złego przykładu jeszcze swoją obecnością dalszym startującym, ale no, zobaczymy, jak to będzie. No. Za kogo teraz pan trzyma najmocniej tutaj kciuki i kto tutaj powalczy o medale? Nie, no jest na, ja trzymam za całą reprezentację, tak? No przyjechaliśmy to jedną drużyną i myślę, żeby wszyscy wystartowali w granicach swoich rekordów życiowych i będzie naprawdę fajnie. Tutaj jest mega gorąco. Czy to też mogło mieć jakiś wpływ, czy raczej nie? Nie, tu nie ma na co wrzucić winy, oprócz tego, że moja głowa dzisiaj nie wytrzymała presji. Dziękuję bardzo.